Okej, witajcie w kolejnym odcinku i w końcu BTD Battles. Doczekaliście się. No i co? Szukałem paru osób na Skype'ie i okazało się, że nie znalazłem nikogo do gry Bloons. Więc wznawiamy zasadę. Możecie teraz zapraszać mnie na Skype'a. Nazywam się Eric Show. Jeżeli macie trudność, to możecie napisać swoją nazwę na Skype. Dodam was, jeżeli się oczywiście uda. No i co? Jeżeli nie udało mi się nikogo znaleźć, będziemy musieli zagrać najzwyklejszą grę. No i dobrze, mamy nasze kółeczko. Kręcimy. Oczywiście chciałbym to 5 medali serdeczne. To by było w miarę miłe. 5, 5, 5, 5. Jest! Dobrze! O to chodziło! Chciałem 5, dostałem 5. Tak się wygrywa życie. No dobrze, no i zobaczymy, co dzisiaj zagramy. Wydaje mi się, że jakąś arenkę. No i spróbujmy coś znaleźć. Okej, no to Yellow Stadium, szukamy sobie przeciwnika i zobaczymy, co uda nam się zrobić. Okej, mamy gościa, który ma 62% wygranych, co jest bardzo przyzwoite, ale ma jedynie 10 medali, teraz ma 5. No i pomyślałem, że stare dobre czasy graliśmy z Submarinem. No i teraz też może zagrajmy Submarine. No i nie wiem, co jeszcze wziąć. Dark Mankeya na pewno. Nie wiem w sumie. Weźmy Ninja. Coś dodatkowego. O, okej, dostaliśmy Bomb Tower. No i dobrze, stare dobre czasy sobie przypominamy, kiedy liczyło się na mapę z wodą i na to, że się dostanie naszego Submarina. Tu się chyba tylko jedno da zmieścić. No i Twin Guns i to, no i proszę bardzo, zaczyna się nasze kółeczko. No i widzę, że mamy tutaj farmy, więc musimy full agresywnie niestety iść, bo inaczej tego nie zrobimy. Mag, widzę. No i pożegnaj się z kolcami, kolego. I musimy go zmusić do robienia czegokolwiek. No on teraz będzie jak najszybciej na pioruny zbierał. Nawet pokusimy się o boosta, żeby jak najszybciej to zrobić. Bo jeżeli zbierze na pioruny, to już to jest przegrany mecz od razu. Okej, ulepszył jednak nie pod to, co wszyscy by się spodziewali. I poszedł boost. Okej, to już jeden boost z głowy. No dobrze, my z takim upgrade'em do Submarina mamy naprawdę dość długo zapewniony spokój. No i dobrze. On teraz na pewno nie ma spokoju, jeśli o to chodzi. Ma już pioruny? Nie, nie ma. No to wyślijmy raz różowych w takim razie. No on teraz jest naprawdę zajęty. Tutaj. Nie może praktycznie farmy ulepszyć. Sądzę, że zaraz spali kolejnego boosta. Okej, zaczął nam wysyłać. Ale my się chyba nie przejmiemy tym aż tak bardzo. Dobra, zróbmy, że niebieskie i dwa różowe. Okej, nasz Dark Monkey tutaj ładnie sobie poradzi. I wyczyści to, czego my nie wyczyścimy. No dobrze, o, zielone. No i wydaje mi się, że nasz kolega ma troszkę problemik tutaj z czyszczeniem tego wszystkiego. Choć ten ninja mu zbyt pomaga, zbytnio zdecydowanie. I chyba teraz będzie mógł sobie bezpiecznie ulepszyć farmę, co będzie dużym problemem. Już ma naprawdę solidną obronę, chyba że zbiera dopiero na podwójne surikeny. Co by znaczyło, że już nic mu nie przejdzie praktycznie, co by było w miarę dobrym ruchem. No dobrze, zwiększajmy tą ekonomię. Ulepszył farmę, no to jest już zdecydowanie problem. Ale coś tam mu przechodzi, czyli za jakiś czas, jak tak parę razy wyślemy z dwóch stron i gdyby komputer był na tyle miły i wysłał jakiś solidniejszy rush, a nie to co teraz. Dobrze. Teraz trzeba już zacząć zbierać na reaktor. Bo w 12 kamo regenerujące się. A to prawdopodobnie może niszczyć
Tak, wydaje mi się, że to działa na kamo metalowe. Jeżeli nie, okaże się, że zostałem oszukiwany całe życie i nie wiedziałem, jak to działa. Nie mam pojęcia, czy zdążymy, ale mam nadzieję, że zdążymy. Dobrze. Jeszcze kolejny. Ojojoj, w razie czego sprzedaję. Okej, mamy reaktor. Reaktor powinien już trochę dać. Reaktor nie jest tutaj najwspanialszą wieżyczką, ale robi swoje. I dobrze, on już ma farmę, co będzie bardzo dużym problemem. I nie wiem w sumie, jak sobie poradzić, bo już zrobił sobie obronę na kamo metalowe i na wszelki rodzaj raszu. I to jest naprawdę ogromny problem, ale my też w jakiś sposób pewnie możemy sobie zrobić obronę na rasz. Tylko jeszcze nie wiem jak. Prawdopodobnie byłby to bomb tower. W jakiś sposób usadowiony tutaj. Gdyby zaatakował właśnie te czerwone, by było miło. I ulepszenie go tutaj troszeczkę. Tu mamy tak. Close. Tylko uzbieranie 3000 byłoby troszkę problematyczne. Ale jakoś się to pewnie zrobi. Bo on na razie nie stawia coś drugiej farmy. Albo zbiera na jakiś super wybitny rush, albo nie wiem. Dobrze, dobrze, zaraz będziemy mieli. On ma bardzo dobrą obronę na kamo, ja niekoniecznie. Tu jest problemik. Okej, mamy to, mamy to. Teraz już nie powinno być problemów z rushami. Więc teraz wyjdzie z tego late game. No dobrze, no to teraz zacznijmy w końcu w 18 rundzie zwiększać ekonomię. Przydałoby się zrobić to bardzo dawno temu. Zapomniałem, że mogę przytrzymywać w ogóle. To trochę ułatwia sprawę w zwiększaniu ekonomii. No dobrze. No, w miarę to fajnie wygląda. Choć on będzie miał te farmy. Choć wydaje mi się, że ekonomia wygrywa pod względem takiego late game'u z farmami, bo ją można zwiększać praktycznie w nieskończoność, a farmy w końcu się kończą i kiedyś już skończy się miejsca, zwłaszcza na tak ciasnej mapie. Choć to może być też rush BFB, co jest dość możliwą rzeczą, na co przydałoby się przygotować. Co prawdopodobnie już wysłał. A nie mam jakoś super dużo kasy na obronę takiego BFB. Choć on też w teorii nie ma. Ale nie wiem, czy chcę tracić kasę na tak drogi rush. Może najpierw bym zwiększył troszkę ekonomię, żeby sobie na coś takiego pozwolić. Teraz jest trudne zastanowienie, czy on teraz wyśle nam ten rush, czy nie. Czy też myśli o tym, co my? Jeżeli teraz wyśle, przegramy, ale jeżeli my wyślemy, to on może to też obronić bez problemu. To jest problem. Okej, postawił tego maga. No, może to sprawić mały problemik, przyznam. Bo teraz balony nie przejdą mu praktycznie za tą barierę, co tutaj stworzył. Ale dobra, ulepszmy tak sobie nasze te submariny. Mamy już dwie, ulepszmy, kupmy raczej jeszcze trzecią. Okej, coś zaczyna mu przechodzić. Ciekawie. A, ceramiczne. Minus 5, no szkoda. O, plus 6. Ceramiczne, no tak, z ceramicznymi ewidentnie ma problem. Gdybym tak regen... A właśnie, mogę wolne ceramiczne, nie muszę szybkich ceramicznych wysyłać. A, muszę poczekać, aż komputer może mu też coś będzie wysyłał. Dobra, to jeszcze wyślijmy trochę tutaj różowych. Zwiększmy naszą ekonomię miło tutaj. Okej, teraz już sobie porządnie ulepszył obronę. Już sądzę, że tak łatwo się nie da zwykłym ceramicznym.
I mógł mnie prawdopodobnie zabić parę rund temu, ale zdecydował, że tego nie zrobi. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, chyba że nie wiedział, że może to zrobić. Najzwyklejszym BFB. Pod prawo, tak. Tak, pod prawo. No dobrze, też mógł mnie by zabić prawdopodobnie jakimś dobrym rushem camo. Ale jeżeli nie chce, no to jej mi to nie przeszkadza. Dobrze, strong. Pyk, pyk. A, mogę w lewo po prostu dać, okej. My będziemy mieli te maulery, on też będzie mógł je mieć. Więc to też jest dość intrygujące. I taki zomg, czy on by mógł wybronić zomga? W ogóle nie mam kasy na zomga, nie mam podejścia do niego. W ogóle, żeby pomyśleć o zomgu. Dobra, powysyłajmy ostro tych różowych. I pomyślmy. Dobra, tego na pewno, z tego już na pewno będzie late game. Więc tutaj macie cięcie, aż się coś nie wydarzy ciekawego. Okej, zaczęły iść maby. I obydwoje mamy problemy, a zauważyłem, że on nawet zbyt duże, że maby mu przychodzą troszeczkę za daleko. I chciałbym postawić tutaj jeszcze serdeczny bomb tower. Musiał boostować i to normalne balony. Jeżeli takie zwykłe te, no to wyślijmy mu tak, o, dwa BFB. Serdecznie, masz, smacznego. A jeszcze maby najzwyklejsze, mój dom. Przypominam, że przed sekundą zużył boosta. Kolego, problemik chyba masz. Okej, ładnie to zniszczył. Ale czy wybroni? Czy wybroni coś takiego? Jednak chyba nie okazało się to takim late game'em, jak myślałem. Chyba jednak nie był late game. Stare taktyki, co to najlepsze, czyli submarine i tyle. No dobrze, piękna gra, nostalgia, flashbacki, wspomnienia, nie wiem jak chcecie to nazwać. Piękna gra, no i dobra, do zobaczenia. No i pa.